Makabryczne odkrycie. Rosjanie zwożą zwłoki do supermarketu. Doradca mera Mariupola. Rosjanie zwożą zwłoki do supermarketu. Rosjanie zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu, poinformował w niedzielę Petro Andriuszczynko, doradca mera tego okupowanego przez siły rosyjskie miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Opublikował zdjęcie przedstawiające ciała leżące przy sklepowych kasach. Mariupol. Kolejne straszne odkrycia, pisze w komunikatorze Telegram doradca mera. Informuje, że w jednym z supermarketów Rosjanie urządzili składowisko zwłok. Rosjanie zwożą tam ciała ofiar, które zostały wymyte z grobów podczas próby przywrócenia dostaw wody. Po prostu zwożą je tam, jak śmieci, relacjonuje Andriuszczenko i publikuje zdjęcie ciał leżących na podłodze przy sklepowych kasach. Zdjęcie jest nowe. To naoczna demonstracja barbarzyństwa i ryzyka epidemii, podkreśla. Według doradcy mera brakuje ludzi, którzy mogliby pracować przy pochówkach. W Moskwie, jak dodaje, ruszyła rekrutacja patologów.